Cześć, cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth na tropie gotyku. Po odcinku o żabotach zastanawiałem się, jaką część mroczno-alternatywnej garderoby wziąć jako kolejną na warsztat. No i po krótkim namyśle postanowiłem, że dziś zajmę się glanami. W przyszłości na pewno chciałbym zrealizować też odcinek o cylindrach, ale glany potraktowałem priorytetowo, no bo nawet mi to trochę pasuje do podtytułu tego podcastu, czyli Na tropie gotyku. No bo trop, nazwijmy to przyrodzie, podejmuje się poprzez analizę odbicia stopy, no a glany jako obuwie mają w alternatywnym świecie zdecydowanie duże znaczenie, choć ich historia jako części odzieży jest zdecydowanie krótsza niż w przypadku żabotów czy cylindrów. W każdym razie ciekawostek o glanach w internecie można troszeczkę znaleźć i co ważne, źródła są ze sobą spójne i zgodne. A to w świecie mroczno-alternatywnym naprawdę rzadkość. Do wysłuchania odcinka dzisiejszego zapraszam Was nie tylko ja, ale widoczny na okładce na zdjęciu Krasnar Wrocławek. Zapraszam. Na tropie gotyku. Większość źródeł, z których korzystałem i do których się dokopałem, podaje, że prototyp obuwia znanego dzisiaj pod nazwą glany pojawił się już w pierwszej połowie XIX wieku. Było to obuwie noszone przede wszystkim przez, uwaga, górników i hutników. Także no nie bez powodu krasnoludek z Wrocławia zaprosił Was dziś do posłuchania tego odcinka, bo przecież dobrze wiemy wszyscy z bajki Królewna Śnieżka, że krasnoludki to górnicy. A teraz już tak całkowicie na poważnie, to ten swoisty prototyp glanów był popularny wśród zawodów związanych z górnictwem i kopalniami, ponieważ podeszwa tego obuwia była solidna, ciężka i podbijana gwoźdźmi. Górnikom i hutnikom takie porządne, odporne na czynniki zewnętrzne buty były bardzo potrzebne, oczywiście ze względu na trudne warunki pracy, więc tu nie można mówić o noszeniu tego obuwia jako o wyborze estetycznym, ale typowo praktycznym. Natomiast no takim ciekawym powiązaniem jest to, że ponownie w tym podcaście o kulturze gotyckiej ja wspominam o XIX wieku, tym razem w kontekście obuwia. Także gdzieś ten XIX wiek cały czas się nas trzyma i odpuścić nie chce. Okej, teraz przeskoczymy o cały wiek, bo powstanie glanów w tym dzisiejszym rozumieniu, skojarzeniu i też o zbliżonym kroju do tych obecnych glanów to jest połowa XX wieku, bo to wtedy też powstały buty z długą, sznurowaną cholewką, zapewniające stopie stabilność i bezpieczeństwo. No i z powstaniem glanów wiąże się pewna ciekawa historyjka i znane prawdopodobnie nam wszystkim nazwisko. W 1945 roku lekarz dr Klaus Martens skręcił nogę podczas jazdy na nartach. Uraz był znaczący i dolegliwy, dlatego też Martens zaczął zastanawiać się nad projektem butów, które będą chroniły stopy i kostki przed takimi urazami. No i pierwsze glany Martens uszył tuż po II wojnie światowej, a za materiał do pierwszych par posłużyły mu, według jednego ze źródeł, zrabowane skóry ze szewskiego warsztatu. Martens jednak nie odniósł większego sukcesu sprzedając swoje buty początkowo, dopóki nie spotkał starego przyjaciela z uniwersytetu, Herberta Funka, i on poprosił tego Herberta o pomoc w pracy nad tym projektem obuwia. No i wkrótce właśnie Herbert i Martens wspólnie rozpoczęli pracę nad ulepszeniem butów i wdrożeniem tego pomysłu w życie no, na taką większą skalę. No i po stworzeniu kilku prototypów postanowiono ruszyć z początkowo małą produkcją na terenie ojczystych dla Martensa Niemiec. Ciekawostką jest myślę to, że w pierwszej fazie produkcji i w pierwszej fazie sprzedaży głównymi nabywczyniami glanów były gospodynie domowe. Według niektórych danych było to około 80% sprzedaży. Także no, w początkowej fazie istnienia męskie glany nie sprzedawały się najlepiej. Mimo wszystko glany Martensa z czasem odniosły duży sukces w Niemczech. W pewnym momencie sprzedaż wzrosła tak bardzo, że w 1952 roku Martens i Herbert otworzyli już większą fabrykę w Monachium. W czasach obecnych czarne glany uznaje się, wiecie, za takie standardowe i uniwersalne, jednak ciekawostką jest to, że pierwsze partie glanów miały kolor ciemnowiśniowy. Posiadały też wysoką na 8 dziurek cholewkę.
No i wraz z sukcesem tego obuwia w Niemczech, kiedy w końcu ten sukces się pojawił, sprzedaż wzrosła, postanowiono wkroczyć z glanami na rynki zagraniczne. W 1959 roku prawo patentowe i możliwość produkcji glanów wykupiła brytyjska firma Air Greeks Group, która dodała do projektu kultowe złote nici przy podeszwie, a także lekko przerobiła kształt obuwia w okolicach pięty, aby buty te lepiej pasowały do stopy. W 1960 roku rozpoczęto produkcję tych butów w Wielkiej Brytanii. W Polsce określenie glany oznaczało początkowo buty z demobilu lub podobne do nich obuwie, ale wciąż specjalistyczne, robocze, a więc chętnie noszone przez pracowników służb mundurowych czy robotników, ceniących właśnie właściwości ochronne glanów. I dopiero w latach 70. oraz 80. glany zaczęły być bardziej dostępne jako obuwie, nie jedynie specjalistyczne, zyskując popularność wśród alternatywnych ruchów młodzieżowych. Prawdopodobnie jako pierwsi zalety glanów dostrzegli przedstawiciele środowiska motocyklowego: wysokie skórzane buty, cholewy zachodzące za kostkę, czasami nawet do kolan, wzmocnione często blachą na palcach i napięcie. No były dla motocyklistów praktyczne, gdyż chroniły między innymi przed oparzeniami, które mogła spowodować gorąca rura wydechowa motocyklu. Kolejnymi subkulturami, które zaczęły sięgać po glany, byli punki oraz skinny. No i dlaczego akurat punki i skinny zainteresowali się glanami? No niektóre źródła tłumaczą to tym, że zarówno punki, jak i skinny wywodzili się często ze środowisk robotniczych, w których glany były popularne już wcześniej. Również ideologicznie ten specyficzny duch glanów miał dobrze wpasowywać się w klimat tych obu subkultur. No i glany zaczęły nosić również gwiazdy muzyki punkowej i stylów wywodzących się z punka. Na koncertach czy podczas kręcenia teledysków, m.in. Iggy Pop czy członkowie zespołów takich jak Sex Pistols, The Clash czy The Cure. Moda na glany dotarła także do Polski i w pewnym momencie noszenie glanów w naszym kraju było niemal jednoznacznie kojarzone z przynależnością do alternatywnych ruchów. No i glany stały się tak kultowe w tym alternatywnym świecie do tego stopnia, że w miejscowości Jarocin, gdzie odbywał się słynny festiwal muzyków rockowych, stanął nawet pomnik glana. I jak możemy wyczytać na stronce znaczkituristyczne.pl, tu cytat: pomnik glana w Jarocinie nawiązuje do festiwalowych tradycji miasta, ciężkie skórzane buty noszone były m.in. przez punków, licznie odwiedzających Jarocin podczas imprez rockowych. Kultowy but został odsłonięty 15 lipca 2011 roku w pierwszy dzień festiwalowy. Mowa tu oczywiście o tym pomniku. Cytuję dalej: pomysłodawczynią pomnika była artystka i animatorka kultury Felicja Pawlicka, tragicznie zmarła w 2010 roku. Pomysł ku jej pamięci zrealizowali znajomi oraz przyjaciele, rzeźbę wykonali Jakub Bogatko i Małgorzata Kruk. But ma ponad 2 metry wysokości i waży około 200 kg. Wykonany został z żywic epoksydowych. Tradycją już stało się przeozdabianie go kolorowymi sznurowadłami. Pomnik glana jest też ulubionym miejscem odnajdywanym przez turystów, którzy chętnie się przy nim fotografują. I ciekawostka, mniejszą parę glanów znajdziemy również na jarocińskim rynku, tuż przy wylocie ulicy Wrocławskiej. O proszę, i tu na koniec cytatu, okazuje się, że wrocławski krasnal z rynku widoczny na okładce tego odcinka. Kolejny raz nie bez kozery zapraszam Was do posłuchania tego epizodu. Wracając do tematu glanów i subkultur alternatywnych, które emulowały sobie glany, to warto zauważyć, że w przypadku skinów i punków wspólne obuwie czy nawet podobne brzmienie muzyki przez nich słuchanej nie wpłynęło na to, że subkultury te były sobie bliskie. W wielu kwestiach punki i skinny manifestowali zupełnie odmienne poglądy. I podobno właśnie stąd, by podkreślić te wszystkie odmienności, zaczęła się swoista gra kolorami sznurówek w glanach. Punkowcy mieli preferować sznurówki czerwone, bo miały one symbolizować poglądy lewicowe lub nawet bardziej ekstremalne, na przykład anarchistyczne. Skinny zaś mieli wybierać sznurówki białe z powodu prawicowych lub nacjonalistycznych przekonań. Za neutralny kolor sznurówek uważana była czerń, popularna wśród subkultury metalowej. No i ogólnie wokół tych kolorów sznurówek narosły prawdziwe legendy, co jaki kolor oznacza. Według stronki glanysteel.pl żółte sznurówki były noszone przez przeciwników poglądów głoszonych przez skinheadów.
Noszenie sznurówki białej i czarnej miało symbolizować walkę z rasizmem, zaś sznurówki w kolorze zielonym miały wyrażać poparcie dla ruchów ekologicznych i wegetariańskich, a w środowiskach Rastafarian zielone sznurówki miały symbolizować poparcie dla legalizacji marihuany. Rastafarianie często decydowali się też na sznurówki w glanach o kolorach rasta, czyli zielono-żółto-czerwonych. Stronka glanyspil.pl podaje też, że uwaga, sznurówki w kolorze fioletowym miały być chętnie zakładane przez osoby identyfikujące się z subkulturą gotycką bądź satanizmem. Także cóż, znów gotów i satanistów rzuca się do jednego worka, ale okej, już chyba nigdy się tego nie uda wyplenić. Z kolei na stronce glany24.pl zwraca się uwagę nie tylko na kolor sznurówek, ale na sposób ich wiązania. No i według stronki glany24.pl czarne sznurówki w glanach zawiązane metodą podstawową to znak subkultury metalowej lub po prostu sznurówki neutralne. Potem mamy białe sznurówki w glanach zawiązanych metodą podstawową, czyli to są poglądy rasistowskie. Białe sznurówki zawiązane na drabinkę to subkultura skinheadów lub streetpunków. Czerwone sznurówki zawiązane metodą podstawową, no to są punki. Czerwone sznurówki na drabinkę to poglądy nazistowskie. Żółte sznurówki mają oznaczać łowców skinheadów. Zielone sznurówki to życie zgodne ze stylem eko. No jest tego bardzo dużo na tej stronce, także możecie zajrzeć, jeśli was to interesuje. Bo wskazano też, w jaki sposób można łączyć kolory, żeby podobno wyrazić właśnie te swoje poglądy. Ja tutaj tych wszystkich wariantów omawiać nie będę, bo powiem szczerze, że mam wątpliwości, czy to w ogóle wciąż jest aktualne. I czy naprawdę te subkultury alternatywne wciąż tak bardzo przywiązują uwagę do koloru sznurówek. Bo trzeba też spojrzeć na to z tej strony, że obecnie glany właściwie nie szufladkują do żadnej konkretnej subkultury. Wydaje mi się, że wciąż są najchętniej wybieranym obuwiem wśród tak zwanych rockowych subkultur, ale głównie chyba to dlatego, że przez te wszystkie lata przylgnęła im łatka takich najbardziej buntowniczych butów. Natomiast no, glany też pojawiły się w mainstreamie, jakieś gwiazdy muzyki pop też często na różnych eventach występują w glanach, także nie jest to już tak, że glany są tylko obuwiem alternatywnym lub pracowniczym. Zastanawiam się, co właśnie sądzicie o tych fioletowych sznurówkach na przykład, czy one rzeczywiście kojarzą się jednoznacznie z gotami? Bo jak tak cofam się pamięcią do tych swoich młodzieżowych lat, to jestem pewien, że w czasach takich gimnazjalno-licealnych już bardzo mocno sympatyzowałem z gotykiem, zresztą miałem 17 lat, gdy pojechałem po raz pierwszy na Kastelpartę do Bolkowa. To był 2009 rok, no ale sznurówki nosiłem zazwyczaj czarne, czasami czerwone, co według tych kryteriów wskazanych wcześniej by wskazywało, że ja sympatyzowałem z ruchem punk, choć moim zdaniem w tych nastoletnich latach zdecydowanie było mi bliżej do gotyku lub ewentualnie do metalu niż do punka. No i ja bym też jednak chyba był za takim stwierdzeniem, że wyznacznikami czy też elementami takiego gotyckiego obuwia są bardziej różne dodatki, takie jak klamry czy łańcuchy, i takie glany też jak najbardziej już są dostępne w sprzedaży. I to mi się wydaje bardziej wyznacznikiem takich gotyckich glanów niż te wcześniej wspomniane fioletowe sznurówki. No i punkt numer 2, w sumie może to być nawet punkt numer 1, jako gotycki wyznacznik wśród tych różnych rodzajów glanów, to według mnie przede wszystkim glany na koturnach. To jest chyba taki najbardziej popularny rodzaj glanów wśród kultur gotyckich, przynajmniej w moim odczuciu. Ten trend w glanach na koturnach był swego czasu widoczny i bardzo obecny, przede wszystkim chyba w odłamie cybergot. No i wracając do tematu koloru sznurówek w glanach, to też bym obstawiał, że właśnie w odłamie cyber te kolory sznurówek mogą mieć jakieś większe znaczenie. No idąc tym tropem, jeśli byśmy uznali taką teorię za słuszną, no to prawdopodobnie przedstawiciele odłamów cybergot chętniej założą sznurówki w neonowych odcieniach. Ale czy to będzie kolor zielony neonowy, czy różowy neonowy, czy żółty neonowy, czy jakiś inny, to mi się wydaje, że nie będzie niosło żadnego ideologicznego znaczenia. Przynajmniej chyba nie tak jednoznacznego jak te interpretacje przedstawione na tych różnych stronkach internetowych, które dziś wspólnie z wami przeglądałem i analizowałem. Oczywiście linki do wszystkich macie w opisie odcinka. W każdym razie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że bardzo lubię glany jako obuwie. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest moje ulubione obuwie obok trampek. I uważam, że są bardzo wygodne glany, ale są też praktyczne, bo sprawdziły się u mnie nieraz, zarówno w trakcie jakiegoś zwiedzania, wycieczek, jak i po prostu na duże festiwale, koncerty, gdzie czasem a to natrafimy na błoto, a to ktoś nas podepcze, a to ktoś nas niechcący
gdzieś popchnie, wpadnie na nas. Glany moim zdaniem najzwyczajniej usztywniają nogi, stabilizują postawę. A z powodu tych blaszek, o których już dzisiaj wspominałem, stanowią też dobrą ochronę przed takimi niespodziewanymi, spontanicznymi zdeptaniami. Oczywiście mówię o wygodzie glanów już takich rozchodzonych, no bo na początku trzeba się troszeczkę przemęczyć i rozchodzić te glany, ale zawsze można założyć kilka par skarpetek i to idzie łatwiej. Ja ogólnie to się trochę wycwaniłem i tuż przed 30 kupiłem sobie glany z dość wysoką cholewą, ale zapinane na zamek. I powiem szczerze, że to ile czasu codziennie zaoszczędzam na wiązaniu, to naprawdę, to jest strzał w dziesiątkę. Temu, kto wymyślił zamek błyskawiczny w glanach, to pokłony się należą. Choć raz usłyszałem od jednego kolegi, że glany na zamek to już nie glany, no ale trudno. Dla mnie najważniejszą funkcją obuwia jest jednak jego wymiar praktyczny, bo ideologii w glanach się nie doszukuję i jeśli mam ochotę, to po prostu założę czerwone sznurówki, jak będę miał ochotę, to założę fioletowe. Raz na Castel Party pamiętam, że jak miałem swój czerwony żabot, to po prostu ubrałem do tego żabotu glany z czerwonymi sznurówkami, żeby właśnie te czerwone sznurówki pasowały do koloru czerwonego żabotu i jakby nie było w tym głębszej ideologii. Ubierając się w ten sposób nie myślałem o sobie jako o punku na przykład, tak? No a wy co sądzicie o tych różnych znaczeniach, które się przypisuje sznurówkom? Dajcie znać w komentarzach, to by było na tyle. Dziękuję wam za poświęcony czas i za uwagę i zapraszam jak zawsze do słuchania pozostałych odcinków podcastu Dark Side of the Earth, które znajdziecie m.in. na YouTubie i na Spotify. Chętnych współpracą w ramach podcastu oczywiście również zapraszam do kontaktu. Życzę wam mrocznego dnia. Dzięki, cześć!